Hajka kociaki, z tej strony Jana Jamek, no i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wyruszyliśmy do takiej wspaniałej klockowej zatoki i jest to taki cudowny raj, w którym spędzimy wakacje na Blockter Planet. No i ja wam pokażę, gdzie tutaj są klucze do tajemnicy, no więc zapraszam was do oglądania. Na sam początek, jak jesteśmy sobie właśnie na środku i mamy taki wiatrak, to idziemy sobie do Blockbjorna i przechodzimy obok właśnie tego Blockbjorna. Mamy sobie tutaj właśnie taki kolejny wiatrak i on nas sobie wystrzeliwuje i wspinamy się tutaj właśnie do tego wulkanu. Mamy taką tutaj linę i schodzimy sobie na dół, ale nie zeskakujemy, ponieważ szukamy o takiej właśnie o tej dziurki i właśnie w niej jest fioletowy klucz. Zabieramy go sobie i sobie wychodzimy z tego wulkanu. Po prostu mówić nie umiem, normalnie cudownie. Teraz sobie znowu idziemy do Blockbjorna, ale sobie znowu go omijamy. I mamy jakieś właśnie takie schodki, sobie przechodzimy pod tymi schodkami i mamy właśnie taką dziurkę i przyspieszaczki. Musicie iść jak najbardziej w prawo, żeby się przytulić do ściany, ponieważ właśnie tutaj będzie dziurka taka, a w niej czerwony klucz. Wychodzimy sobie stąd i teraz idziemy po żółty klucz. Teraz sobie idziemy do Rity, Blasy i do Ziggy Starblock, obie omijamy i idziemy sobie po właśnie jakimś takim mostku, czy tam po moście, nie za bardzo wiem jak to nazwać właśnie. I tutaj właśnie będziemy mieć taką kolejną dziurkę. O właśnie, o tutaj jest sobie takie przejście, takie malutkie, ale tam jak mogliście zauważyć jest żółty klucz, ponieważ w tym nektusie są tylko trzy klucze, właśnie żółty, czerwony i fioletowy, no więc właśnie już wszystkie zebraliśmy i idziemy sobie do bram, czyli o tutaj właśnie są bramy, tutaj jest też taki nowy klocek, który jest w stworzeniu, jak chcecie możecie go sobie stworzyć, przechodzimy przez wszystkie bramy, no i mamy tajemnicę, a więc zabieramy sobie tą tajemnicę, no i co, z dzisiejszego filmiku to będzie już na tyle, mam nadzieję, że wam pomogłem właśnie z tymi kluczami, więc jeżeli tak, to zostawcie subika i łapkę w górę, będę wam za to bardzo wdzięczny. No i co, miłych wakacji, do zobaczenia w następnym filmiku, pa pa kociaki!